Kolejny druk. Szanowni Państwo, Wy będziecie głośniej, ja będę jeszcze głośniej, bo ja mam mikrofon. O. Zmiana uchwały numer 70 przez 10, przez 13, przez 13. Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1297. Pierwsze czytanie. Referuje Pani Alina... Nie ma Pani Aliny. W zastępstwie proszę się przedstawić, żeby Panie Radne i Radni wiedzieli. W zastępstwie Pani Dyrektor Kwaśniak, Lucyna Budzińska, pracownik Biura Skarbnika. O, bardzo pięknie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu miasta na 2013 rok, zmian w planie limitu wydatków na wybranych przedsięwzięciach oraz zmiany wyniku budżetu. Zmiana dotyczy również lat kolejnych. Wojciechu, zapłać tą dychę, zapłać tą dyszkę. Bardzo cię proszę. Ta świnka jeszcze dzisiaj nic nie jadła, zapłać. Wynikają one z harmonogramu finansowania kilkunastu przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. W przypadku przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących zmienia się harmonogram pozyskiwania, wydatkowania środków unijnych. Zmiany te są spowodowane aplikowaniem o środki bezzwrotne bądź pozyskaniem dodatkowych środków bezzwrotnych na przedsięwzięciach realizowanych głównie w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany na puli środków będących w dyspozycji rad dzielnic powodują także zmiany na zadaniach dzielnic i zmiany te polegają przede wszystkim na przesunięciu kwot między przedsięwzięciami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15.